Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Midland, łączność na motocyklu i w samochodzie. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gemoto, odzież, części i akcesoria motocyklowe. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku niedościgły Waldemar i dr Rafał rozmawiają o swoich przejazdach w czasie spotkania klasycznych Triumfów. Pozostajemy przy spotkaniu klasycznych Triumfów. Rozmawiam z organizatorem i naszym człowiekiem z Antyradia. Ostatni fragment podróży profesora Igora po województwie lubuskim. Taką nadzieję przez cały czas, że gdzieś obaj panowie się spotkają. Spotykają się zwykle na antenie telewizji Motowizja, Motośladzie, bo tam w jednym odcinku czasem dr Rafał, czasem niedościgły Waldemar, ale nigdy nie było tak, żeby razem pojawili się na jednej imprezie. I to jakiej imprezie? Zlot klasycznych Triumfów. Tym razem w Krakowie. No, jest nam niezmiernie miło, że możemy kontynuować po naszym debiucie w zeszłym roku na zlocie tych klasycznych motocykli Triumf, tym razem w Krakowie, i jak zwykle organizator naprawdę stanął na wysokości zadania, jest wszystko wykwintnie, jak my to mówimy. Rafał, pierwsza trasa nowym motocyklem, czym przyjechałeś? No, ja oczywiście przyjechałem moim Bonnevillem. To... Żeby nie było wątpliwości, to oczywiście też Triumf, bo Waldemar niedościgły przyjechał Rocketem GT. Zdecydowanie, i posłuchaj, no trasa tutaj była traumatyczna, deszcz, paskudnie, słota, ale mówię, kurczę, zjazd Triumfa, pierwszy raz, musi być mój Triumf, nie ma opcji, więc jakimś cudem walczyłem, dojechałem, ale dzisiaj, no pogoda, pomimo poranka takiego troszeczkę pochmurnego, no zrobiła się piękna, więc aż miło pojeździć. Powiem Państwu tyle. Doktor Rafał miał jakieś bardzo ważne dwa wykłady w Krakowie. Wyjechał o 5 rano z Warszawy, po ciemaku. Do tego wszystkiego jechał w totalnym deszczu. Twardy gość. Powiedz mi, jak się sprawował Twój motocykl na tych gumach, na tej ohydnej, mokrej drodze? Znaczy, sprawował się wspaniale. Ja myślałem, że to, mając wcześniej Szosoturystyka, że taki klasyk fajnie wygląda, fajnie się jeździ dookoła komina, ale tak w dłuższą trasę będzie i średnio wygodnie, i no niekoniecznie się będzie tak pewnie prowadzić, ale powiem szczerze, jechało się fantastycznie. W ogóle, pomimo że 5 rano, że wstałem rano, ta trasa mnie aż tak bardzo nie zmęczyła. Jak wieczorna impreza. Jak wieczorna impreza, ale później pojechaliśmy na... trochę w góry, pojeździliśmy po tych winklach, jechałem tutaj za Waldim i naprawdę fantastycznie się ten motocykl sprawdza w tych ciasnych zakrętach. Waldi, jak oceniasz postępy doktora Rafała w jeżdżeniu po winklach? No w końcu ty jesteś mistrzem, jesteś niedościgłym Waldemarem. No jakby prostując to, jestem instruktorem w California Superbike School, skromnie, będąc skromnym tutaj, jestem instruktorem sportów motocyklowych Polskiego Związku Motorowego i zgodnie jakby z moją wolą tutaj, wczoraj zostało nam rzuconych kilka takich pytań odnośnie techniki, odnośnie tego, jak się zachowywać na motocyklu, i tutaj panu doktorowi Rafałowi wczoraj udzieliłem kilku wskazówek. Dzisiaj żeśmy to mieli okazję przetestować i naprawdę łyknął bakcyla, słuchajcie, łyknął. Od razu była inaczej ustawiona body position, operowanie gazem, tak więc naprawdę zrobił duże postępy i mam nadzieję, że to się przyda. Fajne jest to, że Rafał nie ma złych nawyków. Jak mu powiedziałem udzieliłem kilka instrukcji, naprawdę od razu to łyknął. Widziałem już w lusterkach, że naprawdę na zakrętach układa ciało tak, jak powinien. Patrzy tam, gdzie się jedzie, tak więc świetnie. A poza tym w drugiej części naszej dzisiejszej porannej wyprawy pogoda się poprawiła i mogliśmy trochę pozamykać opony na zakrętach. I to jest piękne, czyli nie był to tak zwany suchy pedalarz, czy cytując tekst z filmu
u Pana Boga w ogródku. Suchy pedalaż nie był, tylko prawdziwa jazda. Nie, no było naprawdę fantastycznie. Waldemar rzeczywiście jest niedościgły, zdecydowanie, ale naprawdę dużo się nauczyłem i tak jak mówię, nie spodziewałem się, że w ogóle ten motocykl ma taki potencjał do tego, żeby tak fajnie, jechać. Tak komfortowo jechać. Wiesz co, ja zawsze mam takie wrażenie, jak jadę przed niedościgłym Waldemarem, że zakręt, który wszedłem, to już jest maks, co można zrobić. Jadę tym samym motocyklem. A okazuje się, że Waldemar na kolano robi po tym zakręcie jeszcze szybciej. Waldemar, wiesz co, niedościgły jesteś rzeczywiście. Słuchajcie, to muszę powiedzieć na antenie. Po raz pierwszy udało mi się przytrzeć pod nóżkiem rokecie i zgodnie jakby z fizyką, dodając gazu, motocykl się podnosi. On się podnosił, ale on dalej szorował pod nóżkiem po zakręcie, tak więc z tych emocji, ja nawet nie wiem, czy to był podnóżek, czy to był mój but, czy w ogóle cokolwiek, ale no udało się, tak więc jestem zadowolony, bo małe Michelinki na krawędziach opon zostały, że tak powiem, muśnięte. Rokiet robi naprawdę to, co niektórzy mówili, że Rokiet się nie nadaje do jazdy po zakrętach, uwierzcie mi. Jest genialny. W zeszłym roku, jak byliśmy na zlocie klasycznych triumfów, to grzaliśmy naprawdę po zakrętach równo we dwóch. Ja oczywiście gorzej niż niedościgły Waldemar, ale starałem się dotrzymać mu kroku i było naprawdę wykwintnie. Mam do Ciebie jeszcze pytanie. Rozmawialiśmy wczoraj o mojej małej manki, którą tu przywiozłem. Spróbujesz postawić ją na gumę, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale niedościgły Waldemar postawił na gumę Electre Glide, co nie było specjalnie normalne, ale robił to. Ciekawe, czy uda ci się to z manki. No, testowaliśmy twoje manki w garażu, oczywiście statycznie. Pracuje pięknie. Zobaczymy, czy tak samo będzie jeździło. Czy będziesz też widzem? Będę widzem. Mam nadzieję, że też... znaczy nie, postawić na pewno nie, ale bardzo bym chciał spróbować przejechać się na manki, bo to jest kultowy motocykl. Dobra, i tak też będzie. Proszę Państwa, czy za rok na zlot klasycznych triumfów przyjedziesz? Jeśli to nie będzie kolidować z naszym kalendarzem, jak najbardziej, bo ten kalendarz już się zapełnił prawie, że do połowy września, tak więc trzymam kciuki, że się uda. Super ekipa przyjeżdża zwykle na zloty triumfa, jest tak bardzo rodzinnie, pewnie też się pojawisz. Zdecydowanie, poznałem tu masę nowych, fantastycznych ludzi i naprawdę chciałbym tutaj wrócić i mam nadzieję, że uda mi się i w tak wspaniałym towarzystwie tutaj po prostu znowu być. No to zobaczmy teraz, jak może wyglądać jazda na manki. Fajna historia, bo kiedyś Czarka zaprosiłem na zlot klasycznych triumfów, przejechał swoją Daytoną i zakochał się w tej imprezie, to prawda. Tak, było rewelacyjnie, do dzisiaj tę imprezę bardzo miło wspominam i dziękuję za zaproszenie, bo tym razem również jest wyśmienicie. Ja się bardzo cieszę, bo na tyle się zakochałeś i że uznałeś, że ten zlot, ta impreza powinna mieć patronat Antyradia. Tak, my patronujemy tej imprezie chyba, Michał, w tym roku pierwszy raz, tak mi się wydaje, tak na poważnie, czy drugi już nawet, drugi. Także tak, wspieramy takie imprezy. Oprócz największych festiwali koncertów rockowych w Polsce mamy też na antenie, promujemy i zapraszamy naszych słuchaczy na tego typu właśnie imprezy jak ta. Michał, to jest któryś z kolei zlot. Ja nie wiem, ja jestem w koszulce z 2019 roku, teraz jest inna koszulka, zielona, 2023. Te imprezy się udają. Naprawdę bardzo specyficzna grupa, bardzo sympatyczna, fajna grupa ludzi przyjeżdża co roku. Tak, żeby być precyzyjnym, to już 9. edycja tej imprezy. Rozpoczęliśmy tę imprezę w 2015 roku.
W tym roku odbywa się jej 9. edycja. Ludzie przyjeżdżają nie tyle specyficzni, co bardzo związani z marką Triumph, bardzo lubiący tą markę i bardzo sympatyczni przede wszystkim. Wiesz co, ja widzę to, bo nawet jak przyjeżdżają kolejni goście, to oni obchodzą cały parking, przyglądają się wszystkim Triumfom, jakby to było, wiesz, coś nowego, jakby z nieba te Triumfy pospadały. Oni po prostu kochają markę, kochają ten brand. Tak, no myślę, że ja ich bardzo dobrze rozumiem. Też kocham tą markę i też te motocykle są bliskie mojemu sercu, ale jakby kierowcy tych motocykli, motocykliści, którzy jeżdżą Triumfami, tworzą naprawdę taką bardzo fajną, ciekawą społeczność, która mało, że jest dobrze związana z marką, to jeszcze się bardzo dobrze czuje we własnym towarzystwie. Jest to, Czarek, zauważyłem jedną rzecz, bo często jak spotykam ludzi, mówią, a słucham antyradia. No tak, no bo antyradio i motocykle to jest, wiesz, jedna wielka rodzina. Tak, dokładnie, jak najbardziej. No, to bardziej, no ta muzyka rockowa, motocykle, to jest wszystko jeden świat. Fajne jest to, że na pierwszy motocykl, bo tak na dobrą sprawę zacząłeś całą karierę motocyklową z 3 lata temu, czy 4? To już... Ja już nie pamiętam, ja z pamięcią mam problemy, wiesz, ale naprawdę powiem ci szczerze, że chyba już tak 4. rok leci, tak mi się wydaje. A wiesz, jaki szacun nieprawdopodobny jest, jak swoją Daytoną się pojawiasz, czy patrzą, mówią, no, konkretny sprzęt. Wybrałeś Triumfa, dlaczego? Bo był tańszy? Nie, no tańszy na pewno nie był. Wiesz co, ja szukałem czegoś wyjątkowego i tak naprawdę tą Daytonę gdzieś przypadkowo zupełnie zobaczyłem. Nie wiem, czy jak byłem na jakiejś wycieczce gdzieś w Londynie, czy po prostu gdzieś tam w internecie mi się przewinęła ta Daytonka i to właśnie ta specjalna edycja w tym specjalnym też malowaniu czarno-złotym. No i stwierdziłem, że muszę mieć ten motocykl, bo no, nie miałem żadnych wątpliwości i było to moje pierwsze moto i tak naprawdę zacząłem z grubej rury, bo od sporta. No ale mając ciebie u boku, takiego speca, bo wspierałeś mnie od początku, stwierdziłem, że mogę to zrobić, mogę zaryzykować. Pasuje chyba do rodziny. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Nie, no fajni ludzie. Czarek, ty, cała ekipa, twoja kochana żona, która tutaj naprawdę masę pracy wkłada w to, żeby ta impreza była udana, to wszystko zagrało i pewnie co, spotykamy się za rok. Taką mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję, a ty? Ja jak najbardziej. No to do zobaczenia za rok. A, jeszcze coś dodam. Pamiętajcie o tym, że jak tylko pojawiają się w social mediach informacje o zlocie klasycznych Triumfów, o spotkaniu klasycznych Triumfów, to bardzo proszę, natychmiast rezerwujcie, bo potem masa ludzi mówi, o rany. I pamiętajcie o tym, żeby oglądać na social mediach informacje o kolejnym zlocie, bo rzeczywiście jest poważny problem. Kiedy już ktoś wpadnie na pomysł, żeby jechać, nie ma wolnych miejsc i to jest naprawdę problem. Dlatego rezerwujcie czym prędzej, jak tylko informacja się pojawi, przypomnij adres Facebooka. Po prostu klasyczne Triumfy Polska. I tak ma być. No właśnie, mknęliśmy przez Polskę z profesorem Igorem, przez województwo lubuskie. Czas na kolejny etap, na kolejne ciekawe miejsca, które profesor Igor był łaskaw odwiedzić. Gdzie teraz się pojawiamy? To jest ostatni dzień. Odwiedzamy dwie fajne miejscowości. Lubniewice, w której są dwa... W którym? W których? W których? Lubniewice, w których są dwa jeziora i dwa fajne obiekty oraz Sosny, w których jest jeden z najfajniejszych takich obiektów, którym w całej Polsce darzę chyba największą sympatią. Sosny? Sosny. No ale co z tymi sosnami? Przepraszam, przytulałeś się do drzew? Nie, to jest miejscowość, w której znajduje się naprawdę piękny pałac. On znajduje się od lat w rękach prywatnych, jest niestety zaniedbany. Częściowo dach się już wali. Ostatnio został ogrodzony, co daje pewną nadzieję, że być może w końcu zostanie objęty jakimś remontem, choćby prowizorycznym. Ale bryła jest no, wyjątkowa na tle wszystkiego innego, co widziałem w życiu. Jest po prostu piękny. Pamiętasz scenkę z filmu, z serialu Zmiennicy? Tam też był taki pałac, który popadał w ruinę i to celowo, żeby się wynieśli lokatorzy, więc może ten właściciel ma taki zamysł. Nie chciałbym oczywiście deliberować na ten temat, ale tak to czasami bywa. Najpierw popada w ruinę, po czym nagle eksploduje pięknem i zaczyna wyglądać już jak godny zachwytu pałac. Co tam w okolicy znalazłeś ciekawego jeszcze pod kątem motocyklisty? Pod kątem motocyklisty mamy niebywale fajne, kręte,
drogi, niestety o zróżnicowanej jakości nawierzchni, ale takie, które zawiodą nas wszędzie. To mamy Polskę w pigułce na terenie jednego województwa. Tak jak wspomniałem, atrakcje, które mieszczą się tak mniej więcej 20-30 km jedna od drugiej, czyli planując podróż, możemy przewidzieć, że odwiedzimy 3 albo 4 miejsca w ciągu całego dnia, wyjeżdżając o godzinie 10 na przykład, dojeżdżając do celu około 18. Jeszcze nie jesteśmy totalnie zmęczeni, ale wystarczy, że zjemy jakąś kolację, dokonamy podstawowej higieny osobistej i możemy iść spać. Wiesz co, tak się zastanawiałem nad tymi noclegami, bo jednak wiesz, no, mamy jakiś tam budżet, nie musi on być wybujały niesamowicie i rozbudowany. Czy udało ci się tam znaleźć takie miejsca, które nie przetrząsnęły ci kieszeni do cna? No, w naszej rzeczywistości ekonomicznej niestety już musimy się liczyć z tym, że nocleg nawet w prywatnej kwaterze będzie nas kosztował powyżej 100 zł za noc. Hotele, taki standard obecnie dla trzech gwiazdek to jest 250, nawet do 350 zł w zależności od miejscowości. Także o tym pamiętajmy, mili Państwo, układając budżet. To już będzie nie tylko paliwo, to będzie już nie tylko wyposażenie, które bierzemy ze sobą, ale noclegi też będą szarpać po kieszeni. No chyba, że ktoś rozbije wigwam gdzieś pod lasem i prześpi noc, zważając na to, że jakiś niedźwiedź może go w nocy drapnąć pazurem. Dobrze, jakie następne miejsce odwiedziłeś? Lubniewice. Pałac i zamek włości państwa lubomirskich, historyczne oczywiście. Zamek obecnie znajdował się do niedawna w rękach jednego z najbogatszych Polaków. Był bardzo ładnie odremontowany, remont miał miejsce kilka lat temu dosłownie, ogrodzony. Także podejść za blisko do zamku nie możemy. Jest nad samym jeziorem, także widok jest po prostu rewelacyjny. Warto zobaczyć. A gdy przejdziemy przez kładkę na drugą stronę jeziora, oczom naszym ukaże się nie tylko las, ale przy okazji też i pałac. No właśnie, podziwianie pałaców to jedna rzecz, ale jak myślę, coś przekąsiłeś po drodze. Naturalnie tak. Tutaj też uchylę czoła współczesnej ofercie stacji benzynowych, gdzie możemy nie tylko zatankować motocykl, ale też samych siebie, oczywiście bezalkoholowo. Przy okazji oferta gastronomiczna na stacjach się bardzo poprawia, ale jeżeli szukamy czegoś na tak zwany ząb, nie wybierajmy majówki, taka delikatna sugestia, ponieważ to utrudnia. 1 i 3 maja dużo miejsc, mimo że na mapach znanych wszystkim widnieje jako otwarta, potrafi być jednak zamknięta. Natomiast jak już trafimy na miejsce, to takie kilka zaskoczeń w trakcie całego wyjazdu miałem. Igorze, czy to już finał, czy jeszcze jakieś miejsce odwiedziłeś? To był niestety finał. Zostawiłem sobie calutki dzień na powrót. Przejechałem przez Piłę. Wiesz, ja lubię omijać jednak główne drogi. Nie jechałem autostradą, nie jechałem drogą ekspresową. Na przejechaniu 500 km musiałem poświęcić cały dzień. I to było fajne. Igor, koniec podróży to też taki moment, kiedy myślisz sobie, kurczę, było fajnie i będę myślał o jakimś następnym etapie. Wspominałeś w poprzednim odcinku, że jakaś może Rumunia? Tak, no to może cię zaskoczę, ponieważ pierwsze, czym się zająłem, to nie planowanie kolejnej podróży, tylko jednak przeszukiwanie serwisów ogłoszeniowych w poszukiwaniu czegoś takiego, bo no, każdy z nas dojrzewa na jakimś etapie życia do pewnych zmian i wydaje mi się, że ten motocyklizm, ten rodzaj podróżowania, który ja lubię, jest bardzo dobrze odzwierciedlany w takich maszynach. Cóż, może w najbliższym czasie spotkamy profesora Igora na street glide, a to będzie dowód na to, że zmieniają się zapatrywania na to, czym fajnie się podróżuje. No dobra, Igorze, dziękuję ci wielkie. Czekamy na kolejne materiały z twoich podróży, kolejne porady dla motocyklistów, którzy szukają celu swojej podróży. Odwiedzajcie te miejsca, o których wspominaliśmy w trzech ostatnich odcinkach. Tam jeszcze z pewnością gdzieś skrawki gumy z motocykla profesora Igora leżą na drodze. Dzięki ci wielkie. No i pamiętajcie, mili Państwo, tam jest 50 tego typu obiektów. Te moje 10 to jest tylko kropelka w morzu, a ja polecam się niezmiennie.